Wszystko na tym świecie ma jakieś imię. Wszystko jesteśmy w stanie nazwać. Wszystko jest katalogowane, spisywane, omawiane i na swój sposób szufladkowane. Mało kto jednak pamięta o tym, że imiona mają moc. W wielu odległych nam czasem wierzeniach, zdradzając swoje imię drugiemu człowiekowi, oddawałeś mu władzę nad sobą. Znać imię bytu oznaczało mieć go w garści. Dzisiejsza historia to historia o imionach. Historia o innym wymiarze, do którego dostać się można tylko za pomocą specjalnego rytuału. Historia, która ściśle powiązana jest z jednym z obiektów SCP-001, przechowywanych przez Fundację. Historia o świecie, w którym musisz postępować według bardzo szczegółowych instrukcji, bo inaczej... Zresztą, sami zobaczycie. A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami SCP-4000. Tabu. Ale zanim zaczniemy, bardzo ważne ogłoszenie od sponsora dzisiejszego materiału. Pamiętacie ekstremalną grę Escape from Site 19, która sprawia, że cierpisz, roleplayując jednocześnie swoją ulubioną postać z Fundacji SCP? To dobrze się składa, bo teraz wypuścili dodatkowe protokoły bezpieczeństwa, czyli takie DLC, w którego skład wchodzą dodatkowe karty bezpieczne, Safe, Euclid, Keter, Taumiel i tak dalej, a także nowe postacie, ale przede wszystkim 12 łącznie z tym, dodatkowych protokołów bezpieczeństwa. Czyli całkowicie nowych trybów gry, które urozmaicą zabawę jeszcze bardziej. Dzięki wybranym protokołom bezpieczeństwa, takim jak na przykład SCP-5000, gdzieś tutaj było. O, tak. Cała rozgrywka staje się jeszcze większym wyzwaniem i z całkowicie nowymi zasadami w ogóle. Więc jeśli udało wam się już uciec z ośrodka 519, to przejście każdego z tych protokołów powinno być obowiązkowym osiągnięciem dla waszej drużyny. Jeśli zdecydujecie się na kupno Escape from Site 19 albo dodatkowych protokołów bezpieczeństwa, użyjcie kodu ASPPIOFLI, żeby zyskać 15% zniżki. Kod jest aktywny jeszcze przez miesiąc, więc łapcie póki gorące. Dzięki wielkiej ekipie z EFS19 za sponsorowanie tego filmu i wracamy do tabu. Już przy pierwszym rzucie oka na ten raport wiadomym jest, że to nie jest zwykły obiekt SCP. Usunięto protokołem 4000 ESHU. Uwaga! Poniższa anomalia jest powodowana przez komunikację. Nie należy odnosić się do niej mową ani pismem, bez odpowiedniego przeszkolenia. Już sam wstęp wprawia nas w dość dużą dezorientację. SCP-4000 to obiekt klasy Keter, który stanowi zagrożenie nomenklaturowe klasy ESHU. Co to oznacza? Nie można się do niego zwracać żadną nazwą, tytułem, ani żadnym określeniem. Mówiąc o SCP-4000, możemy używać tylko opisów. Opisana poniżej lokacja pozawymiarowa, las poza przestrzenią normatywną, dziwny, niebezpieczny obszar leśny. W tym raporcie nie pada ani razu zwrot SCP-4000 i to z bardzo dobrego powodu. SCP-4000 jest lasem, znajdującym się w innym wymiarze. Dostać się do niego można tylko poprzez wykonanie rytuału, zwanego procedurą 4000 Halloway. A gdy znajdziesz się już w środku, musisz przestrzegać bardzo konkretnych zasad, żeby nie zginąć, albo nie spotkać losu gorszego niż śmierć. Najważniejszą zasadą SCP-4000 jest, aby nie nazywać niczego dwa razy tak samo. Jeśli ktoś naruszy zabezpieczenie obiektu i nazwie go dwa razy takim samym określeniem, musi wykonać szybko standardowy protokół zabezpieczenia klasy ESHU. Jeśli nie jest w stanie wykonać tej procedury, musi ją wykonać najbliższy krewny tej osoby. Jeśli nie ma żadnych bliskich krewnych, nazwisko danej osoby należy usunąć ze wszystkich istniejących dokumentów i zapisów. Fundacja SCP następnie znajduje wszystkie osoby, które mają tak samo na nazwisko, podaje im środki amnezyjne i przypisuje im nowe tożsamości. Las SCP-4000 zamieszkuje wiele różnych istot, których duża część posiada nieludzkie cechy fizyczne, takie jak futro, skrzydła czy jakiekolwiek oznaki zezwierzęcenia.
Gdy spuszcza się z nich wzrok, ich wygląd fizyczny często się zmienia. Interakcje z nimi są niewskazane i bardzo ryzykowne, szczególnie jeśli rozmówca nie będzie stosował się do zasad tego wymiaru, albo użyje spójnej nomenklatury wobec którejś z istot czy świata dookoła. Użycie takich samych opisów parę razy wobec SCP-4000, oprócz wcześniej wspomnianego usunięcia nazwiska danej osoby z egzystencji, spowodować może różne efekty uboczne. Zaliczamy do nich halucynacje, bóle głowy, amnezję, rozwój nieludzkich cech fizycznych, nagłe przeniesienie do lasu SCP-4000, mimo że dana osoba nie wykonała rytuału 4000 Halloway, albo przeniesienie istot z SCP-4000 do naszego świata. Istnieje także ryzyko biologicznego połączenia osoby z przedmiotami z lasu, albo istot z lasu z przedmiotami z naszego świata. Ostatnim efektem ubocznym może być ekstremalny niedobór żelaza, bez innych anomalii. To trochę dziwne, nie? W sensie, nie bardziej dziwne niż połączenie się na przykład z biurkiem z innego wymiaru, ale zapamiętajcie to. Dostanie się do tej krainy czarów na Starydach odbywa się poprzez dokładne wykonanie wcześniej wspomnianej procedury 4000 Halloway. Tak jak wszystko w całej tej historii, ma ona bardzo niepokojący klimat, noszący znamiona starych wyznań i okultyzmu. To, jak będziesz musiał wykonać ten rytuał, zależy od tego, którym dzieckiem w rodzinie jesteś. Jeśli jesteś typem pierwszym, najstarszym dzieckiem w rodzinie, musisz zrobić coś zupełnie innego niż dzieci urodzone pomiędzy, typem drugim, lub najmłodsze, czy jedynaki, typem trzecim. Na początku rytuału należy rozpalić ogień w kominku i wrzucić do niego mieszaninę z proszkowanych kości rudego lisa, samca lwa i fiszbinowca, wraz z przedmiotem o dużej wartości sentymentalnej dla ciebie. Sorry, ziomo, idziesz w ogień. Następnie należy ostrożnie wypuścić 3 czarne pióra dowolnego ptaka z rodziny krukowatych, pozwalając, by dym uniósł je w górę. Po tej czynności z ognia powinien wydobyć się głos. Wypowie on frazę, na którą musisz odpowiedzieć zgodnie z instrukcją, zależnie od tego, którym typem jesteś. Te teksty w oryginale się rymowały i to dodawało im mistycyzmu, ale w polskim tłumaczeniu niestety ciężko było to uzyskać. Typ pierwszy przeprowadzi następującą konwersację. Te lasy mają zasady, a przynajmniej tak mówią. A jeśli je złamiesz, zapłacę cenę. Typ drugi? Czy ktoś tam jest? Jestem tylko ja. I kim jesteś? Wydaje mi się, że zobaczysz. Typ trzeci. Czego chcesz? Spacerować z drzewami. Uważaj na swe maniery. Pójdź z nimi na spacer. Proszę. Jeśli uda ci się dobrze odpowiedzieć na te frazy, kominek się rozszerzy, a z szybu opuści się drabina. Ogień będzie dla ciebie nieszkodliwy, a u szczytu drabiny znajdziesz wyjście ze studni w środku lasu. Jeśli z jakiegoś powodu podasz złe frazy, przeproś i nigdy więcej nie próbuj przeprowadzać procedury 4000 Halloway. Wyjście ze studni zaprowadzi cię na ścieżkę, która jest jedyną bezpieczną formą podróży przez SCP-4000. Zboczenie z niej albo próba cofnięcia się zawsze kończyła się utratą kontaktu z eksplorującym ten wymiar. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje, lecz słuch po nich zaginął. Przejście przez bezpieczną ścieżkę często jest blokowane przez istoty mieszkające w lesie, dlatego interakcje z nimi są momentami koniecznością. Jak skończą się te spotkania, zależy już tylko i wyłącznie od tego, jak uważnie słuchasz się zasad. SCP-4000 został odkryty 9 czerwca 1954 roku poprzez przeprowadzenie rytuału w opuszczonym domu we wsi w Connecticut. Nie wiadomo, jak do tego doszło, gdyż żadna z osób zaangażowanych w ten incydent nie przeżyła. Bez wiedzy, jak obiekt działa, doszło do przełamania zabezpieczeń, gdy agenci nadali mu wstępną desygnację typu E. Powtarzając tę nazwę w kółko, agenci zaczęli doświadczać anomalnych efektów obiektu. Jeden z nich zapadł się w podłogę z drewna. Innych torsy zaczęły się wydłużać aż do wysokości komina, a dym zaczął wydobywać się z ich twarzy. Jedyny agent, który nie był świadomy klasyfikacji typu E, przeżył i zgłosił anomalię do ośrodka 8 Fundacji SCP. W
wtedy nastąpiło drugie naruszenie zabezpieczeń, gdy mężczyzna wielokrotnie użył tego samego wyrażenia, by opisać świat SCP-4000. Nagle stwierdził, że widzi swoje imię na drzewach, po czym spróbował skonsumować swoje radio i wkrótce umarł wskutek obrażeń wewnętrznych. Badacze, z którymi rozmawiał w ośrodku 8, z kolei zostali poddani kwarantannie, a z ich oczodołów wyrosły wypukłości przypominające gałęzie drzewa. Po wielu podobnych cyklach incydentów udało się w końcu odkryć naturę SCP-4000 i przeprowadzić eksperymenty z jego udziałem. W następnym incydencie czytamy o agencie Biurko, który dokonał pierwszej eksploracji lasu, po czym został poddany natychmiastowej kwarantannie. Później pozwolono mu spisać relacje z jego przeżyć. Gdy badacz nadzorujący wrócił sprawdzić, jak mu idzie pisanie raportu, agent Biurko zniknął. Ślady gleby oraz ludzkich tkanek znaleziono na ołówku, papierze i Harvey'u Mansfieldzie, z którego korzystał Biurko. Jeśli zastanawiacie się w tym momencie, Pio, co ty do chuja właśnie przeczytałeś, to odpowiem wam, dobre pytanie. Wytłumaczyłbym wam to już wszystko teraz, ale nie chcę wam psuć zagadki, więc pozwolę, żebyście sami domyślili się powoli, co tak naprawdę robi SCP-4000, a pod koniec tych incydentów zobaczymy, czy mieliście rację. Kolejny incydent wydarzył się 19 sierpnia 1958 z udziałem istoty, która siedziała na tronie zrobionym z kości i kołysała płonące dziecko. W streszczeniu czytamy, że po powrocie na Ziemię agent Ethan Litości użył tego samego epitetu, opisując tę konkretną istotę. A kilka minut później zaczął skarżyć się na nudności oraz zaczął wymiotować krwią i szpikiem kostnym. W ciągu kilku godzin agent Litości ustnie wydalił większość swoich kości, a personel w całym ośrodku 8 przez kilka dni doznawał słuchowych halucynacji, kobiecych śmiechów. Następny incydent opisuje sytuację, w której cywil, studentka Vanessa Hayforth, posiadająca jakimś sposobem dostęp do procedury 4000 Halloway, zgłosiła, że jej głowa pokryta jest mięsem, a istota, którą opisała w SCP-4000, znaleziona dwie dekady po śmierci Hayforth, wyglądała jak jej młodsza wersja. I w końcu, ostatnim opisanym incydentem jest przełamanie zabezpieczeń po nazwaniu domu, w którym agent Michael Ashley Vincent nocował podczas misji. Agent Michael Ashley Vincent, który kilka lat wcześniej ukończył misję eksploracyjną, używał dopełniacza dom kilka razy, gdy opowiadał historię swoim dwóm kolegom, którzy nie mieli imion. Jakiś czas później, w ośrodku 8, pojawił się duży, ceglany budynek, przecinając się z aktualną architekturą. Bezgłowe ciało Michaela Ashleya Vincenta zostało znalezione w środku. Gwałtownie złapało żyrandol wykonany z poroża łosia i połączyło go ze swoją szyją. Jego twarz, która nie wyglądała na żywą, powiększyła się, zajmując całą powierzchnię podłogi budynku. Agenci polowi wysłani do ust twarzy stwierdzili, że nie posiada pełnego układu pokarmowego, natomiast doniesiono, że bezimienni koledzy Michaela Ashleya Vincenta zostali połączeni z jej języczkiem. Tak jak czytaliśmy wcześniej w opisie, efekty przełamania zabezpieczeń SCP-4000 powodują skuteczną utratę swojego imienia. Człowiek albo zamienia się imieniem z przedmiotem, przy którym był, albo zamienia się w słowo, którego użył, albo zamienia się w istotę, którą opisał, albo całkowicie traci swoje imię i staje się bezimienny. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że świat zachowuje się, jakby tak było od zawsze. Jakby agent Harvey Mansfield był od zawsze agentem Biurko, a jego biurko Harveyem Mansfieldem. Jakby Michael Ashley Vincent był jedną osobą, a nie trzema różnymi. Raport SCP-4000 autorstwa Pepper's Ghost to ponura i groteskowa zabawa językiem, która daje nam wskazówki, ale samemu każe domyśleć się, co się stało z imionami naszych bohaterów i jak mogli temu zapobiec. Mamy dwie sekcje zasad, jak zachowywać się w SCP-4000. Pierwsza sekcja tyczy się tego, czego nie robić i jak ogółem mówiąc przeżyć w lesie, a druga jak wchodzić w interakcję z istotami w środku.
Do zasad pierwszej sekcji należą m.in. zasada o tym, aby nie spożywać tam żadnego jedzenia, prócz tego co weźmie ze sobą, zakaz brania ze sobą broni palnej i tym podobne. Tu ponownie wchodzą w grę zasady co do tego, jako które dziecko w rodzinie się urodziłeś. Jeśli jesteś najstarszym dzieckiem w rodzinie, musisz unikać przyjmowania darów, które można uznać za wartościowe. Jeśli jesteś środkowym dzieckiem, musisz unikać tubylców, którzy pociągają cię romantycznie. Jeśli jesteś natomiast jedynakiem albo najmłodszym dzieckiem, musisz unikać czynności niepoważnych, luksusowych bądź fizycznie pocieszających, takich jak tańczenie, palenie, zabawy lub spanie na miękkiej powierzchni. Jeśli na swojej drodze napotkasz domy, możesz do nich wejść, po zapukaniu. Wyjść z nich powinieneś przez drzwi, którymi wszedłeś, a jeśli wszedłeś nieproszony, nie daj się wykryć. Jeśli zaśniesz w SCP-4000, zapisuj swoje sny. Jeśli napotkasz punkty orientacyjne bądź byty podobne we śnie, potraktuj ten sen jako fakt. Jeśli chodzi o zasady co do interakcji z bytami w lesie, podstawową zasadą wydaje się, aby być dla nich miłym i bardzo formalnym. Jeśli rozmawiasz z bytem płci żeńskiej, należy się wpierw ukłonić. Mów serdecznym tonem głosu, nie składaj fałszywych oświadczeń. Mów proszę i dziękuję. Pod żadnym pozorem nie używaj imion ani desygnacji istot, jedynie ich opisu wyglądu. Nie podawaj swojego nazwiska, pseudonimu, imienia, niczego, po czym można by było cię rozpoznać. Jeśli istota proponuje ci przypisanie nazwiska, tytułu bądź desygnacji, grzecznie odmów. Jeśli zwraca się do ciebie lub odnosi, używając imienia, tytułu lub desygnacji, zignoruj to, co mówi, tak jakby nigdy tego nie wypowiedziała. Jeśli wydaje ci się, że byt z lasu potrzebuje twojej pomocy, najpierw oceń jego wygląd. Jeśli wygląda groźnie, zrób wszystko, co możesz, by mu pomóc. Jeśli wydaje się atrakcyjny lub nieszkodliwy, nie zbliżaj się. Jeśli jednak byt jest głodny, zawsze musisz spróbować go jakoś nakarmić, nawet jeśli wydaje się być niegroźny lub atrakcyjny. Jeśli zaoferowano ci fizyczny prezent, odbierz go obiema rękami. Jeśli proponuje ci niefizyczny prezent, grzecznie odmów. Mamy tu jeszcze parę innych ciekawych zasad, ale wszystkie mniej więcej wpisują się w podobny schemat ostrożności i niewydawania swojego imienia ani nie nazywania niczego innego. Ostatnia zasada jednak zbija nas całkowicie z tropu. Jeśli natkniesz się na niecielesnego humanoida, który twierdzi, że nie jest stąd, zignoruj wszystkie poprzednie zasady i postępuj zgodnie z jego instrukcjami. Tu zasady się kończą. Znowu mamy poczucie, że coś jest nie tak i coś pozostaje nierozwiązane w tym wszystkim, ale zostawmy sobie teorię na koniec. Ostatnim segmentem raportu SCP-4000 jest sekcja przesłuchania. Opisuje ona trzy eksploracje doktora Eugena Jaspersa, który w każdej eksploracji napotkał istotę z głową królika. Zdaje się, że wie on trochę więcej niż jakakolwiek inna napotkana dotąd istota i informacje od niego pozyskane dadzą nam odpowiedzi na niektóre pytania. Doktor Jaspers w każdej rozmowie z króliczym jegomościem popełnia stosunkowo niewielkie błędy. W pierwszej rozmowie zwierzęcy dżentelmen najpierw pyta doktora o imię. Gdy ten odmawia, królik zaczyna gdybać nad swoim własnym imieniem. Mówi, że jego imię ostatnio poczęło pachnieć malinami, a może lwimi paszczami. Jaspers odpowiada, że jego nazwisko z kolei ostatnio smakowało raczej cierpko. Mimo, że to była kreatywna odpowiedź, była ona kłamstwem, co bezpośrednio łamało zasady lasu. Jego rozmówca jednak chyba tego nie zauważył, bo śmieje się, zdejmuje czapkę, po czym zaprasza doktora do swojego domu. Ten jednak odmawia i odchodzi. Dobrze, do następnego. Nieznajomy, którego imię smakuje trochę cierpko. Drugie spotkanie doktora z człowiekiem królikiem odbyło się 3 lata później, w 2008 roku. Stworzenie doglądało liści kapusty, gdy nagle dostrzegło starego nieznajomego. Pyta doktora o to, skąd pochodzi, z jakiego lasu przybywa, na co ten odpowiada, że nie pochodzi z żadnego lasu, ale tam, gdzie mieszka, są lasy, tylko jest ich mało. Istota wydaje się być naprawdę bardzo zainteresowana tym faktem. Myślę, że jesteś dosyć dociekliwy. Chciałbym zadać tobie pytanie. Masz coś przeciwko?
Ach, wybacz mój brak manier. Widzisz, uważam się za uczonego i jestem trochę podekscytowany, mając okazję dowiedzieć się o innych lasach. Bardzo proszę, zadaj swoje pytanie. Kiedy się ostatnio spotkaliśmy, powiedziałeś, że trudno jest opisać twoje imię. Masz jakieś teorie, dlaczego tak jest? Mogę założyć, że dlatego, że długo byliśmy osobno, ja i moje imię. To było dobre, dumne imię. Jestem pewien. Zapewne w tym momencie, jeśli istnieje, rozkłada się ze swojej dawnej wspaniałości. Ciekawe. Czyli w gruncie rzeczy nic w tej krainie czarów nie ma imienia. Jaspers popełnił tutaj kolejny błąd, bo później królik nazywa go swoim uczonym kolegą, a ten go nie ignoruje, tylko odpowiada mu opisem drogi, którą tutaj przybył. Co ciekawe, królika zafascynowała historia o drodze przez studnie i zdaje się, że wie, dokąd ona prowadzi. Przeszedłem przez starą, ale dostojną studnię na końcu ścieżki, którą zwiedzam. O, rany. Minęło sporo czasu. Będę szczery, myślałem, iż wszyscy starzy sojusznicy wymarli. Czy twój dziadek, bądź ktoś podobny, miał tutaj swoją ukochaną? Okej, czy to znaczy, że Jaspers, bądź Fundacja SCP jest jakoś połączona z tym miejscem? Chyba warto byłoby się dowiedzieć o tym czegoś więcej. Królik wręcza Jaspersowi liść kapusty i po ponownym zaproszeniu do swojego domu, ponownie odrzuconym, odchodzi. Dziewiąta ekspedycja doktora Jaspersa odbyła się w 2013 roku, celem odnalezienia króliczego stworzenia i przeprowadzenia z nim dokładniejszego wywiadu na temat tego, co wie o naszym świecie. Dodatkowo pozwolono mu na składanie fałszywych oświadczeń, bo wydaje się, że królik jest podatny na oszustwa. Spotkanie odbyło się tym razem w domu jego mościa, który udało się znaleźć doktorowi po drodze. Dom był skromny i dość skąpo ozdobiony. Królik tłumaczy, że miał taki być, dopóki sprawy po drugiej stronie się nie uspokoją, ale cóż, wyszło jak wyszło. Co przez to rozumiał? Posłuchajcie ich rozmowy do końca. Przypuszczam, iż twoje kontakty nie powiedziały ci całej historii o zamieszaniu, które nas tu doprowadziło. Zamieszanie? Czy była jakaś wojna? Czyż nie trwa ona ciągle? Moi dziadkowie opowiadali mi o wojnach, ale nigdy nie wiedziałem o żadnej z takimi jak ty. Nie dziwiłbym się. Niewielu jest w tym lesie, którzy to pamiętają. Kosztem starego jest pamięć. Ale tak, kiedy byłem młodym chłopcem, w formie bardzo odmiennej od tej, którą mam teraz, mieszkałem po drugiej stronie studni. To było tam, gdzie się urodziłem, gdzie dorosłem, a jeśli będę miał odwagę marzyć, kiedyś tam wrócę. Więc dlaczego tego nie zrobisz? Nie mogę. Chyba, że dowiem się, że zostanę mile powitany. Jestem pewien, że tego nie wiesz, ponieważ się ukrywają, ale są tacy, którzy zniszczyliby mnie przy najbliższej okazji. Ach, wybacz. Jestem pewien, iż nie chcesz słyszeć o tych mrocznych wspomnieniach. Nie, proszę, kontynuuj. Te rzeczy mnie interesują, naprawdę. I jestem twoim uczonym kolegą, nie pamiętasz? Jak sobie życzysz, uczony kolego. Będę mówił, dopóki herbata nie zrobi się zimna. Mówię to z przykrością, ale zostaliśmy zdradzeni. Wiesz, walczyliśmy ramię w ramię, w wojnie, przeciwko fabryce. Nic złego nie zrobiliśmy, pomagaliśmy im. A co zrobili oni? Zniszczyli nas. Zabrali ze sobą tyle naszych żyć i wszystkie nasze imiona. Niektórzy z nas tutaj pouciekali, gdy wojna dopiero się rozpoczynała. Lecz niewielu, niewielu. Mimo to, nie nienawidzę ich. I tu wszystko się wyjaśnia. Pamiętacie, jak mówiłem, że ta cała historia powiązana jest z jednym z SCP-001? Tym SCP jest Fabryka, autorstwa doktora Brighta. Historia o początku Fundacji SCP, o anomalnej fabryce produkującej byty i istoty nie z tego świata i o piekielnym pakcie, który zawarł członek Najwyższej Rady O5 Fundacji, aby przeżyć wojnę z tymi istotami, w zamian za dostarczanie jej pokarmu w formie ludzi. Istoty te zwane były fae, fej, wróżki, zaczarowani, magiczni, przyjmowały przeróżne formy i jedyną ich słabością była podatność na żelazo.
po zawarciu paktu z właścicielem fabryki, nieumarłym Andersonem, z zakutym w czeluściach kompleksu, fundacja otrzymała broń, która zniszczyła całą rasę Fae. A przynajmniej tak sądzili. Może i udało im się wymazać ich i ich imiona z naszej rzeczywistości, jednak mieszkają po dziś dzień w SCP-4000, czekając na powrót do swojego domu. A dr Eugene Jaspers właśnie zdradził jednemu z nich, jak może go nazwać. Popełnił kolejny, zabójczy błąd. Nazwał się tak, jak nazwał go wcześniej Królik, jego uczonym kolegą. Przez minutę panuje cisza. Człowiek Królik nagle chrząka i kładzie rękę na głowie, jakby z bólu. Doktor Jaspers na spokojnie stwierdza w tym czasie, że to pora, aby już szedł. Królik niewyraźnie odpowiada, że on też powinien w takim razie iść. Ale nie. Pójdę sam. Dziękuję. Bardzo mi przykro, że tak nagle, acz muszę już ruszać w drogę. Myślę, że jestem mocno spóźniony w swe strony. Co jest? Ja nie... Proszę, nie idź. Coś jest nie... Nic nie mogę na to poradzić. Stój! Co ty zrobiłeś? Nie wiem kim... Gdzie się podziało moje imię? Nie mogę... Rzeczywiście. Smakuje raczej cierpko. W posłowiu czytamy, że po powrocie do ośrodka ósmego dr Jaspers wkrótce zaginął. Któryś z badaczy zasugerował, że doktor został wystawiony na anomalny wpływ na jego fizjologię, jednak dokładna analiza nie wykazała żadnych nieprawidłowości genetycznych w futrze, które zostawił na swoim sprzęcie. Doktor Jaspers popełnił błąd i stracił swoje imię, swoją tożsamość. Teraz to on od zawsze był królikiem, a królik Jaspersem. I nikt nie widzi w tym problemu. Tak samo jak Mansfield od zawsze był biurkiem. Świat nienazwanych istot jest pełen niebezpieczeństw i prezentuje nam historię, która jak żadna inna bawi się słowem i konceptem imion. Jednocześnie łączy się z jednym z fundamentów całej fundacji – fabryką. Stąd nawiązanie do niedoboru żelaza jako efekcie ubocznym przełamania zabezpieczeń. I tak samo najpewniej niecielesne humanoidy, których należy się słuchać za wszelką cenę w lesie, to zbłądzone dusze, których imion już nigdy nie poznamy. A ty? Jak często oddajesz władzę nad sobą innym istotom? O ile nadal jesteś sobą i nadal posiadasz swoje imię. Uważajcie, bo jeśli zobaczycie, że ktoś, kogo znacie, nagle ma na sobie futro albo inne... Jeśli spodobał wam się ten materiał, zachęcam, żebyście zostawili pod nim pozytywną ocenę i komentarz, jak smakuje wasze imię. No i oczywiście, jeśli pojawiasz się tutaj po raz pierwszy, to zostaw subskrypcję, a nie ominą cię kolejne nadnaturalne historie ze świata Fundacji SCP. Nie zapomnijcie też o kodzie ASP Piofli na stronie Escape from Site 19, dzięki któremu otrzymacie 15% zniżki na kupienie tej cudownej gry. Ja jestem Pio, to było SCP-4000 Tabu. Do zobaczenia kiedyś.